no, oddam ci jakby cały, do dyspozycji cały Zoom, także zaopiekujesz się naszymi drogimi gośćmi, słuchaczami i po godzinie się połączymy i przedyskutujemy i odpowiemy na pytania, które się pojawią. Chyba, że tak jak Kate, tutaj mnie wyprzedzisz i już zaczniesz odpowiadać sama na pytania i ja już nie zdążę się nawet podłączyć. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że zobaczymy, jaki będzie, bym powiedziała, ruch w interesie. Kto jaki będzie miał problem. Śmiało pytajcie, piszcie. Na tyle, ile będę mogła, to będę odpowiadała. Jeżeli na coś nie będę potrafiła, to chętnie douczę się, dopytam i odpowiem. Natomiast fajnie byłoby, gdybyśmy na koniec zostawili pytania, bo to nie będzie rozpraszało, a ja mam sporo rzeczy do powiedzenia, pokazania Wam, więc chciałabym zdążyć w czasie to przewidywanym zrobić. Dobra? Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie na sam koniec, żeby zostawić. Także nie piszcie w czasie konferencji, bo to jednak nam wyskakują te posty, więc słuchajcie, notujcie sobie w głowie i tylko później będziemy zadawać, odczytywać pytania i na nie na bieżąco odpowiadać. Dobrze? Łucjo, no bardzo mi przykro, że nie wyjechałaś z orkiestrą do USA. Też miałam plany wakacyjne, ale też nie udało mi się wyjechać, ale przyjechałam za to do Polski. Bo ty, Edyta, jesteś ile już? Półtorej miesiąca w Polsce? Tak, tak, przyjechałam 26 czerwca, także no, najdłuższy mój pobyt od 17 lat w Polsce, także pozdrawiam wszystkich rodaków, jest fajnie u Was i pogoda przyszła, też jest fajnie. Czy to też taka fajna jest, myślę, zmiana, jeśli chodzi o wyspę, prawda? Bo w tej chwili na wyspie są upały niesamowite. No właśnie, te Wyspy Kanaryjskie, one zawsze są podzielone na pół. Także jeżeli chcecie słońca, to zawsze na południe. A jeżeli chcecie troszeczkę nawet deszczu i chmurek, to na północ. Także ja mieszkam na północy, nie narzekam. Mogłoby być lepiej, ale jak potrzebuję słońca, to jadę na południe, bo tam jest zawsze słońce. 24 godziny na dobę, no może nie 24 godziny na dobę, ale dokładnie 12 miesięcy w roku jest słońce. Także Wyspy Kanaryjskie, część południowa, zawsze możecie jak w mur i zawsze będzie pogoda. Super, to trzeba będzie się do Ciebie zwracać, jeżeli będziemy mieli w planach wyjazd właśnie na Wyspy Kanaryjskie, to gdzie pisać i dzwonić? Edyta! Tak, zapraszam, także mogę Wam pokazać wyspę i wszystko, także ja na Grand Canary, także tam możecie, jeżeli będziecie się wybierać, dajcie znać, także jak nie będę zajęta inną konferencją, to oczywiście Was poprowadzam, pokażę Wam fajne miejsca na wyspie, także serdecznie zapraszam. Dobrze, Kamilo, bo już czas nasz się zbliża, także powolutku oddaję Ci głos i wyłączam się, także dziękuję Ci najmocniej i spotkamy się za godzinkę. Super, dzięki wielkie. Teoretycznie mamy jeszcze 3 minuty z tego, co patrzę. Może poczekajmy jeszcze tak, żeby punktualnie zacząć, żeby osoby, które ewentualnie będą chciały do nas dołączyć, żeby miały taką szansę. Ja bym bardzo chciała od Was się dowiedzieć, kto z Was prowadzi zajęcia online'owo, offline'owo, może łączycie jedno i drugie. Napiszecie tak szybko, jeszcze żebym ewentualnie wiedziała, jak to u Was wygląda. Co? Bo wiem, że jest to sytuacja, bym nawet powiedziała, dość zróżnicowana. Co? Napiszcie. Akurat mam tutaj czata. Jedno i drugie, super. Ja mam online, pięknie. No, czekamy. Off, dobra. Dzień dobry, jest ok. Ok, Viola, jest ok. Co? Prowadzicie online, offline, a może jedno i drugie? Hybryda, co? A może outdoor? Bo outdoor też, ale on jest offline'em, tak? Jak to u Was wygląda?
No, dam jeszcze Wam chwilę czasu. Dzisiaj porozmawiamy przez najbliższą godzinę na temat w ogóle zwiększania frekwencji na zajęciach grupowych. Chciałabym się z Wami podzielić swoim własnym doświadczeniem, ale też obserwacjami w klubie i online. Super. O, cześć, Agę. Super. No, kto jeszcze ma ochotę? Okej. Okay. No tak, Iza, nie każdy, to też chwilę porozmawiam na ten temat, nie każdy ma takie i umiejętności i tak czuje w ogóle online, bo niestety kamera też powoduje dużą też tremę i nie zawsze się naturalnie zachowujemy tak, jakbyśmy chcieli. No, dawajcie. Kto jeszcze? Co? Czyli widzę, że jest zróżnicowanie i offline, i online. Słuchajcie, ja zamykam czata. Dzięki wielkie za to, że się podzieliliście, chociaż częściowo, swoim tutaj doświadczeniem. Poczekajcie, ja tylko wyłączę czata, nie kamerkę, tak żebym... Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, więc następujące. Porozmawiamy dzisiaj na temat skutecznych sposobów na zwiększanie frekwencji na zajęciach grupowych. Słuchajcie, próbuję tutaj i mam... O! Ci, którzy mnie nie znają, nazywam się Kamila. Jestem w branży już ponad 15 lat. Oprócz tego, że prowadzę zajęcia i treningi personalne, także miałam w swojej długoletniej karierze swoje własne studio treningowe, gdzie prowadziłam treningi personalne i zajęcia grupowe. Ten temat trochę, bym powiedziała, nie tyle co się nie udał, co był trochę niedoszacowany z mojej strony i popełniłam wiele problemów, czy wiele błędów, z których wyciągnęłam odpowiednie wnioski. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała szansę, żeby się z Wami na tym tematem również podzielić, ale na dzień dzisiejszy rozwijam swoją własną markę w sieci, od strony też eksperckiej, nie tylko instruktorskiej i trenerskiej, gdzie dzielę się z instruktorami, z trenerami, ale również z menedżerami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo w ostatnim czasie też uruchomiłam takie, bym powiedziała, online'owe swoje własne studio treningowe, gdzie łączę i online, offline i outdoor. I to, powiem Wam, bardzo fajnie się w tej chwili spina. Natomiast dużo pracy jeszcze przede mną, na pewno tak samo jak i u Was. Dlatego byłoby bardzo fajnie na sam koniec, gdybyśmy na ten temat też troszeczkę porozmawiali. Słuchajcie, zanim przejdę w ogóle do meritum, chciałabym z Wami porozmawiać na temat tego, co było, co przed pandemią, co było w trakcie pandemii i po pandemii, ponieważ ten obraz tak naprawdę nam pokaże, jaka sytuacja w tej chwili jest i w którym kierunku zmierzamy i co możemy zrobić. Ponieważ w moim odczuciu okres pandemii spowodował bardzo duży rozłam na rynku fitness, szczególnie wśród instruktorów. I dzisiaj kluby fitness mają mały problem i myślę, że Wy jako instruktorzy ten problem też macie. Macie pewne takie rozwarstwienie etyczne, czy prowadzić samemu biznes, czy oddawać klubom fitness swoich klientów, którymi się opiekowaliście przez ostatnie 6 miesięcy, czy też nie. Natomiast przechodząc, przed samym lockdownem, słuchajcie, zajęcia grupowe cieszyły się ogromnym znaczeniem. Ja tutaj wyszperałam raport IRSA, to jest taka amerykańska organizacja zrzeszająca menadżerów, właścicieli klubów fitness z całego świata. Oni dwa razy do roku odbywają się takie bardzo duże kongresy, na których też miałam przyjemność 3 bądź 4 razy być. I na podstawie tych badań zauważcie, że 47,5% ludzi będących w klubach uczestniczy w ćwiczeniach grupowych. Mówimy o sytuacji przed pandemią. Również te 26,6% brało udział w małych treningach grupowych, natomiast 12,6% to byli ludzie, którzy korzystali z treningów personalnych. Również osoby, które ćwiczą, słuchajcie, odwiedzają klub tylko raz w tygodniu, mają o 20% większe prawdopodobieństwo, że będą lojalnymi członkami naszego klubu fitness, dużo częściej niż osoby korzystające z siłowni, tak? Bo osoby z siłowni,
które przychodzą na siłownię, tam jest troszeczkę trudniej zbudować lojalność tego klienta i przede wszystkim zbudować relację, na której nam będzie bardzo zależało. Poza tym osoby, które biorą udział w zajęciach grupowych, one są dużo mniej skłonne do rezygnacji z członkostwa niż osoby będące na siłowni. Właśnie przez ten aspekt tworzenia relacji, lojalności z instruktorami, tworzenia grupy, jest im dużo trudniej zrezygnować właśnie z chodzenia na siłownię. Słuchajcie, poza tym im więcej naszych członków, naszych grup, w ogóle również klubów, ma więcej powodów do tego, żeby odwiedzić nasz klub, również to powoduje, że jesteśmy w stanie mocniej przywiązać tego naszego klienta do naszych zajęć grupowych, w ogóle do ćwiczeń na zajęciach grupowych. Poza tym narzędzia, czy w ogóle zajęcia grupowe w moim odczuciu są rewelacyjnym narzędziem do przyciągania i zatrzymywania ludzi w klubach fitness. I o tym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać, jak właśnie możemy to zrobić, tak żeby ci klienci, którzy przychodzą do nas na zajęcia, zakochali się w nas i nie chcieli od nas odejść. Pewno taka sytuacja, która miała miejsce, byłaby wiecznie przed pandemią, natomiast wyszedł lockdown, pojawił się koronawirus i zmienił trochę oblicze naszej całej planety. I tak, to co chciałabym Wam powiedzieć, że tak naprawdę to co się wydarzyło, zmieniło całkowicie zachowania konsumenckie ludzi na całym świecie. Zostało przeprowadzone badanie przez Mastercard, które pokazuje, jak ludzie jak płacili kartą w online. I zwróćcie uwagę, że 29% osób robiących zakupy uczestniczyło w zajęciach fitness online, tak? Podobnie zwrócił również uwagę, przy kategorii najczęściej kupowane produkty znajduje się tam sprzęt fitness. Aż 16% osób zakupywało sprzęt do treningu w domu. Nie bez kozery takie firmy jak Expert Fitness czy nawet Decathlon miał wzrost sprzedaży, czy to mat, czy to ciężarków, tak, czy gum oporowych, innego sprzętu, które można było używać w domu. Nawet ilość sztang się zwiększyła, jeśli chodzi o sprzedaż, również piłek. Więc to też pokazuje, że nasze zachowania się również zmieniły. Oprócz tego oczywiście wzrosła ilość sprzedawanych dresów, co jest uzasadnione, że ludzie pracowali w domu, ale również też ćwiczyli. Co więcej, oprócz tego aktywność online'owo przed samą pandemią deklarowało 16% Polaków, po pandemii ten współczynnik wzrasta do 21%. To patrząc całościowo, to nie jest mało, to bym powiedziała, to jest nowy klient, który pojawił się, który jest do zagospodarowania, który chce ćwiczyć, który jest z reguły świadomy. I teraz od nas będzie zależało, czy my się tym klientem zaopiekujemy, czy też nie. Myślę, że część z nas jako instruktorów właśnie tą niszę swoją w tej chwili fajnie zagospodarowało. Co więcej, słuchajcie, ostatnio rozmawiałam z jednym z dostawców oprogramowania do klubów fitness i to, co powiedział mi podczas takiej nieformalnej koleżeńskiej rozmowy, to było to, że to później też będzie w prezentacji, że kluby fitness w większości zrezygnowały z usługi online'owej. Ja nie mówię, że wszystkie, ale większość tak. Co więcej, tą właśnie niszę, tą pustkę wypełnili instruktorzy fitness. Wrzuciłam ostatnio, 2 dni temu, do siebie na Facebooka zapytanie, kto prowadzi treningi w online. I słuchajcie, byłam niesamowicie mile zaskoczona, ponieważ okazało się, że osób ćwiczących ze swoimi klientami w online, oczywiście to była tylko jakiś wycinek tego, się zgłosiło 30 czy 40 instruktorów, którzy mówią, napisali, że prowadzą cały czas zajęcia w online. Co więcej, mogę się pokusić o taki wniosek, rozmawiając również dalej na temat w ogóle członkostw, odmrażania członkostw w klubach fitness, że ci stali klienci do nas wrócili, natomiast nie wróciły karty, w całości karty multisporta i inne programy zewnętrzne, tak? Co zatem
możemy sobie zadać pytanie, gdzie są ci klienci, bo może właśnie są to klienci, którzy z nami zostali w online, ewentualnie ćwiczą podobnie jak ja ze swoimi klientami w outdoorze częściowo. Słuchajcie, czas pokaże, zobaczymy, czy moje spostrzeżenia są słuszne. Natomiast to jest dość ciekawy case, któremu warto byłoby się, słuchajcie, przyjrzeć. Dla ciekawości, więcej osób z małych miejscowości ćwiczy online'owo niż z dużych miejscowości. I to jest uzasadnione ze względu na to, że ta dostępność do miejsc, klubów fitness, studiów treningowych czy ośrodków sportu jest ograniczony. I tutaj jest badanie, które zostało opublikowane przez InFuture Institute, właśnie dotyczące zachowań przed pandemią, w trakcie i po pandemii. Zwróćcie uwagę, że ta krzywa rośnie i ilość osób, czyli ten procent osób korzystających z online treningów wzrasta. Słuchajcie, dla ciekawości chciałabym podzielić się z Wami badaniem przeprowadzonym przez World Smile'a. To jest raport przygotowywany w ogóle dla całego funduszu inwestycyjnego, dotyczący właśnie well-beingu i społeczności i benefitów firmowych. I zwróćcie uwagę, że jest znaczna różnica pomiędzy aktywnością pracowników pomiędzy 2019 a 2020 rokiem. I zwróćcie uwagę, że w okresie naszego zamknięcia, jakie zajęcia cieszyły się największą popularnością? Były to właśnie głównie ćwiczenia prozdrowotne, typu stretching, yoga, pilates, zdrowy kręgosłup. Natomiast oczywiście mniejszą również jest aerobik. W aerobik są te ćwiczenia bardziej dynamiczne, wrzucone, wzmacniające, to mogą być też sztangi, bo wiemy, że też takie osoby były na online'ach, które właśnie prowadziły sztangi, prowadzą cały czas. Również znam takiego instruktora, który prowadzi online'owo zajęcia rowerowe i słuchajcie, co więcej, tam jest też, zrobiłam print screena tej wypowiedzi, więc zobaczycie, że też sprzedawała dziewczyna, ten instruktor sprzedawała rowery stacjonarne dla swoich klientów. I tutaj jest zmiana procentowa, jaki jest duży wzrost właśnie tych zajęć prozdrowotnych, też nie bez kozery, ponieważ byliśmy mocno zestresowani, nie radziliśmy sobie ze stresem. Siedzący styl życia powodował ból kręgosłupa i ogromny dyskomfort, więc ludzie potrzebowali tego ruchu, żeby po prostu nie oszaleć. Słuchajcie, to jest slajd z poprzedniej mojej prezentacji, z poprzedniej konferencji. Niestety nie doszperałam się i nie uzyskałam jeszcze od Ginstera aktualnych informacji, ale chciałabym z Wami się tylko podzielić spostrzeżeniami, kto jest użytkownikiem zajęć online'owych. Są to przede wszystkim kobiety, mężczyzn jest dużo mniej, są to osoby w przedziale wiekowym 24-42 lata. Średnio ćwiczą około 37 minut, czyli można nawet się zastanowić, czy te zajęcia online'owe nie powinny trwać 45 minut. Wybierane dni to poniedziałek, środa i piątek najczęściej. Ten prime time, gdzie najczęściej ludzie wybierali trening, to była pomiędzy 18 a 20. I te zajęcia, o których wcześniej mówiłam, tak? Czyli zdrowy kręgosłup, yoga, stretching, ewentualnie treningi bardzo intensywne typu HIIT, Tabata, trening funkcjonalny również się sprawdzał. Co do kwoty, która była, to bym powiedziała, akceptowalna, to pomiędzy 7 a 20 zł. I to, na co chciałabym Wam mocno zwrócić uwagę, to przede wszystkim na jakość treningu i profesjonalizm podejścia do tematu treningowego. Nie będzie się tu liczyła w przyszłości cena, ale jakość treningu i profesjonalne podejście do tego tematu. I to, co było dozwolone, bym powiedziała, w okresie lockdownu, nie będzie za momencik mile widziane. Ponieważ sytuacja się zmienia i następuje profesjonalizacja usługi, chciałabym, żebyście na to mocno zwrócili uwagę, że jeżeli prowadzicie online, żebyście zatroszczyli się właśnie o tą jakość. Co do lockdownu, chciałabym Wam poruszyć ten temat dotyczący w ogóle kryzysu zaufania, który nastąpił w tym czasie, szczególnie jeśli chodzi o współpracę z klubami fitness.
Sama tego dostąpiłam, więc też jest ten temat mi bardzo bliski, ponieważ był to czas, gdzie nie wszyscy, czy on ukazał tak naprawdę duże braki zarządcze, ale to nie tylko w branży fitness, ale myślę, że to jest temat, który dotyczy wielu branż, gdzie nie zdaliśmy, jako branża nie zdaliśmy tutaj, no... To było to po prostu takie zwane odkręcie kart, gdzie sprawdzenie stanu naszej branży i niestety przede wszystkim jako liderzy nie zdaliśmy tego egzaminu. W moim odczuciu, co świadczy też, nie dotyczy tylko mnie, natomiast jak obserwuję wątki, szczególnie na Facebooku, tutaj macie też przywołane, że wielu instruktorów jest bardzo rozżalonych, oni zostali pozbawieni sami sobie. I nie mówię, że wszyscy, bo są kluby, które odrobiły pracę domową i świetnie się spisały. I co więcej, ten czas i ta relacja, która została mocno nadbudowana w okresie lockdownu pomiędzy instruktorami, w ogóle całym zespołem, a w ogóle naszymi klientami, w tej chwili te kluby nie świecą pustkami, wprost przeciwnie. Klienci bardzo chętnie wracają i wszyscy tak naprawdę współpracują, grają do jednej bramki, ponieważ w tej chwili to będzie największą wartością, czyli tworzenie zespołu, żeby zbudować, nadbudować, tak naprawdę otworzyć na nowo klub fitness, ściągnąć do niego ludzi, żeby on tętnił życiem, żeby ludzie się bawili, cieszyli i co więcej, chcieli do nas wracać i przychodzić. Czyli słuchajcie, jest kryzys zaufania, to zaufanie zostało mocno nadszarpnięte i trzeba będzie je w tej chwili nadbudować. Lockdown był przede wszystkim i jest cały czas, bo pandemia trwa, mamy pandemię, może nie jesteśmy zamknięci, ale cały czas działamy w reżimie sanitarnym. Jest to okres przede wszystkim budowania relacji i dla mnie budowanie relacji to jest po prostu zatroszczenie się o drugiego człowieka, okazanie mu serca, empatii, bycie po prostu sobą, bycie normalnym, rozmawianie o bardzo trudnych tematach, mówienie o sytuacjach, które są, nie koloryzowanie, wprost przeciwnie, mówienie sobie, jak sytuacja wygląda, zapytanie się, żebyśmy usiedli do stołu i zapytali się siebie nawzajem, co my możemy zrobić, żeby tą sytuację poprawić, żeby ona była lepsza i określić plan najlepiej w perspektywie 12 najbliższych tygodni, co powinno się wydarzyć i co kto powinien zrobić, tak, żebyśmy za 12 tygodni mogli się spotkać i mogli pić szampana i ustalać ewentualnie kolejne nasze cele na najbliższe kolejne 12 tygodni. I słuchajcie, to co zyskało bardzo duże znaczenie, to tak zwane właśnie budowanie relacji, w ogóle budowanie społeczności, które jest bardzo, bardzo ważne przede wszystkim dla nas jako instruktorów, ale również trenerów i klubów fitness. I to budowanie community było oparte i jest cały czas, bo ono jest cały czas rozwijane, jest oparte o takie trzy elementy, a mianowicie empatię, zaangażowanie i edukowanie. I to, co kluby fitness, jak również instruktorzy, to co robiliśmy przez ten okres, to były przede wszystkim prowadzone treningi online'owo, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy na innych platformach wideo. Czy to były filmiki nagrywane i później sprzedawane dla swoich klientów, czyli tak zwane VOD. To były też warsztaty, webinary, również porady treningowe i dietetyczne. Przeróżnej maści konkursy, wyzwania, metamorfozy. Tworzyliśmy różnego rodzaju treści w postaci, które dawaliśmy, poradników, e-booków. Czyli mamy tutaj do czynienia z szeroką edukacją i ta edukacja dotyczyła głównie social mediów, czyli tych narzędzi, które są po prostu dla nas dostępne. Też nie bez kozery był problem, nie wiem jak wy, ale ja miałam wielokrotnie problem z transferem, ponieważ serwery były pozajmowane, internet był bardzo słaby, bo dzieci się też uczyły. Jak wróciłam, słuchajcie, do Warszawy, musiałam wzmocnić swój sygnał internetowy, ponieważ wszyscy tutaj wokół również go wzmocnili, więc jakość mojego internetu, pomimo że jest dość dobra, to niestety była słaba.
Słuchajcie, i co teraz? Co teraz się, słuchajcie, zadzieje? Działamy oczywiście w reżimie sanitarnym, kluby są otwarte, jest podział na 3 strefy, czerwona, żółta i zielona. Dzisiaj są nowe, czy nowe, wiceminister zdrowia ogłosił kolejne rejony, gdzie są, jest podział na strefy, strefę czerwoną, żółtą i zieloną. Zmniejszona ilość godzin w grafikach, są mniejsze stawki godzinowe zajęć, co więcej, zajęcia są również skrócone, obowiązuje, wydłużone są przerwy pomiędzy zajęciami, jest obowiązek dezynfekowania sprzętu, zmniejszona, co za tym idzie też przy reżimie sanitarnym, jest zmniejszona liczba osób na sali, co powoduje, że te zajęcia są mniej rentowne, tak? I co więcej, nie zawsze to obłożenie pełne na sali jest ta frekwencja, której byśmy sobie życzyli. Teraz trzeba się zastanowić, co z tym tematem zrobić, żebyśmy we wrześniu zdwojoną siłą właśnie pomogli i klubom, ale i sobie, wzięli sprawy w swoje ręce, żeby doprowadzić do pełnego wypełnienia sal. Tak? Słuchajcie, co więcej, tutaj akurat nasza koleżanka Dominika, która miała wczoraj wykład, podzieliła się dzisiaj swoim doświadczeniem dotyczącym, że ona rozbudowała ze względu na to, że miała zamknięte swoje studio, rozdmuchała i rozbudowała swoje studio treningowe, które gratuluję. Więc w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, można sobie zawsze pomóc. Mnie też nie bez kozery Was pytałam o to, czy online'owo, offline'owo, czy może hybrydę macie, ponieważ to, co Wam też wcześniej wspomniałam, że część instruktorów została w online, część wróciła do klubów fitness i kompletnie sobie nie wyobrażają pracy w online, ale są instruktorzy, którzy świetnie się w narzędziach online'owych, w ogóle w treningach online'owych sprawdzają i oni nie chcą wracać do klubów fitness. Ja mogę Wam powiedzieć, że ja działam w jednym, w drugim i w trzecim, czyli w outdoorze, w online i w offline i w każdym z tych świetnie się czuję. Natomiast z mojego punktu widzenia i z mojego takiego, mojej intuicji, która mi mówi, że powinnam zostać w online i rozbudowywać ten kanał komunikacji, kanał sprzedaży, ponieważ sytuacja jest bardzo niepewna i może być różnie, a internet na dzień dzisiejszy jest najbardziej pewnym kanałem w ogóle komunikacji, tak? Czyli i dotarcia do grupy docelowej. Natomiast są różne zdania na ten temat, co instruktor to inne zdanie. Ja to szanuję i uważam, że to jest też super. Natomiast jak rozmawiam z instruktorami, dużo instruktorów nie chce wracać do klubów fitness w tej chwili, więc odnajdują się na przykład w online i być może, że za moment okaże się, że właśnie ci instruktorzy, którzy odnaleźli się w online, stworzą swoje własne małe biznesy. Co jest już widziane, może my tego nie widzimy, ale jak się rozmawia właśnie z dostawcami usług do klubów, te osoby również już zaczynają mocno działać i budują swoje biznesy na marce osobistej. Oczywiście pytanie jest, jak będzie przyszłość, tak? No bo jeżeli opieramy nasz biznes o markę osobistą, wówczas wszystko my praktycznie robimy, tak? Nie pracują ludzie na nas, tylko my. Pytanie, czego chcemy, jak, w którym kierunku, nie mamy nigdy tak naprawdę pełnej recepty na to i nie wiemy też, co dokładnie będzie za kilka lat, tak? Natomiast są też głosy już, że niektórzy instruktorzy przebranżawiają się, no i zmieniają w ogóle fach, tak? Tutaj właśnie chciałabym, to jest akurat print screen z moich postów, mojego ostatniego posta, gdzie dziewczyny się tutaj podzieliły, za co je bardzo szanuję. Są instruktorzy dokładnie, którzy uwielbiają zajęcia grupowe i kontakt z grupą i będzie to samo z klientami, nie dla każdego wszystko. Natomiast jeżeli chcesz w online działać,
to znajdzie się taki klient. To nie jest takie proste, ponieważ my na razie działamy z klientami, którzy byli u nas, przychodzili do nas na zajęcia grupowe z reguły. To są klienci, których my znamy. Natomiast żeby pozyskać takiego klienta, którego nie znamy, który dopiero z nami się uczy trenowania, trzeba tam zupełnie innych narzędzi użyć i zupełnie innego kontaktu z tym klientem. I tutaj, słuchajcie, przykład właśnie tej instruktorki, która prowadzi zajęcia spinningowe online'owo, która właśnie sprzedała rowery spinningowe, tak? No i słuchajcie, to co będzie teraz najważniejsze, to przede wszystkim odbudowanie zaufania nie tylko w zespole, ale także wśród naszych klientów, tak żeby ci klienci wracający do klubów czuli się bezpiecznie, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia. Musimy pokazywać ludziom, że u nas jest bezpiecznie, że jest fajnie i że nie mają czego się obawiać. Również ten czas troszeczkę zmienił postrzeganie naszej branży, z czego się bardzo cieszę, ponieważ jakbyśmy popatrzyli o kilka miesięcy wstecz, to branża była napakowana mięśniakami, tak? W ogóle takim kultem ciała. Natomiast ten kierunek się mocno zmienia w kierunek właśnie dbania o zdrowie, sprawność, odporność, ale także kondycję psychofizyczną, ponieważ lockdown pokazał, że my sobie też nie radzimy z emocjami, tak? Które rzucają się mocno na nasze ciało. I słuchajcie, i co teraz? Co się będzie działo? Ja się postanowiłam pobawić trochę we wróżkę Kamila dzisiaj. Pewno nie jest to nic odkrywczego, ale w moim odczuciu, w mojej ocenie, przede wszystkim zmienią się modele biznesowe klubów fitness. Oczywiście będą kluby, które zostaną w online, zostaną w offline i będzie hybryda, ale modele i na pewno na wartości zyskają modele butikowe i tutaj będzie bardzo duży rozwój tych studiów treningowych, ponieważ będzie tam nakierowanie właśnie na budowanie relacji, na autentyczność, na bycie sobą. Po prostu będzie tam fajnie, oprócz tego, że będzie modnie i będzie fancy. Oczywiście to jest, słuchajcie, nie dla każdego coś miłego, ponieważ niektóre kluby butikowe, czy kluby butikowe w ogóle powstały dla millennialsów i generacji Z. To jest zupełnie inny klient niż ten, który mamy w tej chwili w klubach medium level. Stąd też możemy oczywiście te usługi ze studiów butikowych przenosić do klubów tych większych, dużo powierzchniowych. Natomiast to jest tylko przeniesienie, tak? To nie jest idea. Jak popatrzycie sobie na Rebel One czy inne zagraniczne sieciówki właśnie butikowe czy bootcamp, to zobaczycie, że tam niesamowitą rolę właśnie odgrywa stworzenie społeczności tego community i wspieranie siebie nawzajem poprzez budowanie challenge'y, grywalizacji. Jesteśmy w stanie właśnie między innymi stworzyć tą społeczność, ale to jest stworzone po to, żeby tak naprawdę nasi klienci mogli osiągać swoje cele treningowe, żeby ich wspomóc, ponieważ tu będzie bardzo istotne, słuchajcie, w procesie zmian nie każdy będzie gotowy przede wszystkim na zmianę. W procesie zmian mamy pięć poziomów i dopiero przy trzecim, czwartym i piątym poziomie zmiany jesteśmy w stanie ją wprowadzić i zacząć nad nią pracować. Więc nie chciałabym się teraz w to zagłębiać, bo to jest bardziej psychologiczny i w ogóle coachingowy aspekt. Mam nadzieję, że będę miała szansę jeszcze z Wami się akurat tym podzielić i troszeczkę głębiej o tym powiedzieć. Czyli budowanie zaufania i kluby, które właśnie to zaufanie mają, nie straciły go, jeśli chodzi o pracowników, ale również o swoich klientów, wyjdą z tego kryzysu obronną ręką, nawet co więcej bym powiedziała, że wyjdą mocno wzmocnione. Rozwój platform online'owych, choćby nawet Benefit, platformę, którą swoją stworzył, ale również grupa Extreme, Gym, czy też
wiem o planowanych kolejnych platformach, które się tworzą, ale również rozwój marek osobistych właśnie instruktorów czy to trenerów, o czym przed chwilą też wspominałam, że właśnie te marki będą tworzyły swoje własne platformy treningowe i je rozwijały. Słuchajcie, chciałabym Wam jeszcze pokazać, tak, żebyście mieli świadomość, jakie są trendy. To jest akurat trend z początku 2020 roku. Zwróćcie uwagę, że trening w ogóle grupowy będzie cieszył się i będzie się cieszył ogromną popularnością. On będzie wspierany właśnie nowymi technologiami, dlatego te nowe technologie są na pierwszej pozycji. Nowe technologie mam tutaj na myśli VR, to będzie również aplikacje wszelkiego rodzaju, ale również choćby maszyny cardio, które w tej chwili te najnowsze, również są wspierane nowymi technologiami, które pomagają w utrzymaniu tej sprawności, w ogóle zaangażowaniu naszych klientów do przychodzenia i w ogóle do treningu, do przychodzenia do klubu. I tutaj macie high intensive training, macie w małych grupach, macie treningi personalne, macie ten medyczny trening, tak, prozdrowotny, również outdoorowy trening. Akurat przywołam Wam jeszcze kolejne badanie, to ono wyszło w lipcu tego roku, Health Club Magazine opracował, jeżeli będziecie zainteresowani, bardzo chętnie Wam podeślę linka do tego handbooka i tam jest 20 trendów przedstawionych na najbliższy czas i słuchajcie, to co było dla mnie niesamowite, to właśnie trend home workout, czyli streaming i te wszystkie streamingowe platformy i rozwój tego. Później na drugim miejscu trening outdoorowy, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Powiem Wam, że nawet się nie spodziewałam, że wprowadzając go dla moich klientów online'owych, oni po prostu się w nim zakochają i co więcej, mówią, że oni bardzo chętnie zostaną do późnej jesieni w tym treningu. Ja go otworzyłam dlatego, żeby przede wszystkim stworzyć społeczność, żeby ją mocno ze sobą złączyć. I to się, słuchajcie, świetnie sprawdza. Widzę, jak te dziewczyny się wspierają. Nawet mamy kilku facetów, którzy przychodzą. Jedni bardziej regularnie, inni mniej. I słuchajcie, są po prostu zachwyceni. Jeden z właśnie z facetów, którego notabene nawet nie żona przekonała, tylko on się sam przekonał do trenowania, słuchajcie, w online, patrząc na swoją żonę, która ćwiczyła razem ze mną i słuchajcie, tak małymi krokami zaczynał razem z nią trenować, aż postanowił, że sam przyjdzie na trening i żeby było śmieszniej, zaczął trenowanie sam online'owo od Tabaty. Słuchajcie, to było niesamowite doświadczenie, widząc go na kamerze, ponieważ ja pracuję na Google Hangouts, gdzie ja swoich klientów widzę, obserwuję ich technikę i daję im wskazówki, mówię, co należy poprawić, wyrywkowo oczywiście. I słuchajcie, do tej pory, do 2 tygodnie wstecz, słuchajcie, spadł wagowo 10 kg, więc było to niesamowite doświadczenie, kiedy on to nam oficjalnie powiedział, wszyscy bili brawo. Świetnie. I takich przykładów jest wiele. To nie jest tylko mój przykład, tak? Bo tych przykładów jest dużo więcej i Wy na pewno macie je również, z własnego podwórka znacie. Dlatego online'owo też można te treningi prowadzić i też one mogą być bardzo korzystne i bardzo cenne dla naszych klientów. Oczywiście nie dla każdego, bo trzeba tutaj wydzielić grupy docelowe, jakie mamy i z kim chcemy pracować. I to będzie teraz właśnie ten czas, żeby ten temat bardzo mocno uporządkować. Słuchajcie, jeśli chodzi o trendy, to bardzo takim widocznym trendem jest trening na pośladki. To tak Wam zdradzam, bo być może już Kasia Bigos to robi. To jest trenerka i też influencerka. Właśnie wprowadziła program treningowy. Challenge na pośladki. Trening siłowy, szczególnie właśnie dla tej grupy 55+, ze względu na konieczność właśnie wykonywania treningu oporowego dla tej grupy. I słuchajcie, fajny, bardzo fajny przykład, o którym też troszeczkę później powiem, a mianowicie Joe Wicks Effect. To jest taki trener z Wielkiej Brytanii, który prowadzi The Coach TV
The Coach TV, program na YouTubie bodajże, wprowadził, słuchajcie, treningi podczas pandemii w UEFA. Słuchajcie, niesamowity odzew. Ludzie, młodzi ludzie byli zachwyceni, on się przebierał. W ogóle treningi z gwiazdami. Popatrzcie, poszukajcie go na YouTubie, bo było o nim bardzo głośno i głośno jest cały czas. I właśnie to jest ten efekt jego, że treningi w WF-u, ludzie, czy dzieciaki zakochały się w treningach razem z nim, ponieważ zajęcia w WF-u nie były dobrze wykonywane przez szkoły na przykład online'owo, albo w ogóle nie były, tak, bo było takie zapotrzebowanie na ruch. No i słuchajcie, przechodzimy pomału do meritum, a mianowicie zajęcia grupowe jeszcze do niedawna były w większości klubów traktowane jako koszt, tak? Coś, co zawsze był problemem. Natomiast dzisiaj mam takie poczucie, że dla wielu klubów będzie wybawieniem i będzie tą wartością, która ściągnie ludzi do klubu. I byłoby aż szkoda tego nie wykorzystać. Słuchajcie, i teraz wchodząc już pomału do sedna, do budowania frekwencji i w ogóle retencji w klubie fitness, chciałabym mocno uczulić, że proces budowania frekwencji czy też retencji jest procesem zespołowym. My sami my oczywiście bardzo dużo możemy zrobić poprzez darmowe narzędzia, które mamy, czy to właśnie do budowania między innymi marki instruktora, w ogóle marki osobistej, czy w ogóle, że mamy w ogóle kontakt z naszymi klientami i możemy ich ściągnąć na przykład do nas na Facebooka, na grupę, czy też na Instagrama i dzięki temu tworzyć pełną społeczność, to na dłuższą metę te nasze działania, może nie, że będą niczym, ale one nie osiągną takiego efektu, jakbyśmy wszyscy grali jako klub fitness do jednej bramki. Czyli potrzebujemy mocnego zespołu, który opracowuje spójną strategię działania, która będzie oparta na wiarygodności, na zaufaniu, współpracy, szacunku i w ogóle przede wszystkim komunikacji, bo tej komunikacji w ostatnich kilku miesiącach mocno zabrakło. Jej tak naprawdę nie było. Ja bym powiedziała, że wszyscy byli mocno zagubieni. Ja to rozumiem. Naprawdę z punktu widzenia ludzkiego, natomiast czas najwyższy, bym powiedziała, obudzić się, czas najwyższy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć mocno pracować, zakasać rękawy, bo jeżeli dzisiaj tej pracy nie wykonamy i nie będziemy wszyscy razem działać, nie zjednoczymy się, nie będziemy działać w jednym kierunku, to niestety zostaniemy z ręką w nocniku. I'm so sorry, że tak mówię, ale niestety tak jest. Stąd też będę uczulała, żebyśmy tak naprawdę pracowali zespołowo razem, a nie każdy z osobna. Bo to jest czas tak naprawdę, gdzie przechodzimy od ja do my. I popatrzcie nawet z punktu widzenia modeli różnych biznesowych, czy to Booking, czy Airbnb, czy Uber, to wszystko jest tak zwana ekonomia współdzielenia, czyli nie ja, i jestem wolnym elektronem, który sobie lata, tylko my. My w grupie jest raźniej, lepiej i przede wszystkim efektywniej i możemy więcej. Słuchajcie, jeśli chodzi o wymiary zaufania, szybko powiem, są trzy wymiary zaufania, które powinny być wprowadzone i od strony zespołowej, czyli wszystkich interesariuszy w klubie. Nie tylko jeśli chodzi o klientów, ale także nas jako instruktorów. My przede wszystkim, to jest, jeśli chodzi o, jest to wymiar fizyczny, finansowy, emocjonalny i cyfrowy. Jeśli chodzi o wymiar fizyczny, to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Nasi klienci, jak i my, powinniśmy się czuć bezpiecznie. Czyli zachowanie wszystkich standardów, ale też reżimu sanitarnego. I dbanie również o nasze stanowiska pracy, jak i również stanowiska treningowe, tak? Kwestie finansowe, czy idziemy na ustępstwa, dogadujemy się z naszymi klientami, którzy do nas wracają, jeśli chodzi o płatności, tak? Czy również nasz pracodawca nas wspiera, nie tylko finansowo, ale również duchowo, czy nas wspiera także na innych poziomach, tak, że czujemy się, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Czy pomaga nam w kwestiach właśnie formalnych z ZUS-em, tak? To tylko jest przykład. I czy też dobrze się w tej sferze dobrze komunikujemy. W kontekście emocjonalnym, czy przede wszystkim wkładamy serce w to, co robimy, czy się angażujemy, czy jesteśmy wiarygodni, czy oczywiście
kwestie te bezpieczeństwa tutaj też wchodzą w grę. Czy słuchamy naszego klienta? Czy jest zainteresowanie z naszej strony tym naszym klientem? Czy my mu pomagamy, tak? Ponieważ on tego od nas oczekuje. Co do bezpieczeństwa i zaufania cyfrowego, czy nasze dane nie są udostępniane, tak? Czy dbamy o poufność? Ja Wam podam przykład takiej sytuacji ode mnie z podwórka, co wyszło w ogóle niechcący, a mianowicie odesłałam swoją klientkę do mojej siostry fizjoterapeutki, która miała bardzo, czy ta klientka miała bardzo duży problem z barkiem i słuchajcie, nadszarpnęłam jej punkt wrażliwości, ponieważ była u mnie na live'ie i się zapytałam jej na forum, jak jej z barkiem, czy wszystko z jej barkiem jest w porządku. I uwierzcie mi, że dla mnie było to coś naturalnego, forma troski, zaopiekowania się, zapytania, jak się ma, a dla niej było to odebrane jako kwestia właśnie bezpieczeństwa, tak? Że ja przekroczyłam pewną jej strefę komfortu. Słuchajcie, no i do czego to będzie w ogóle dalej prowadziło, bo trochę się rozgadałam i czasu trochę coraz mniej. Przede wszystkim, że w naszych klubach będzie bardzo czysto i jest czysto. Ja mam wrażenie, że jest czyściej niż kiedykolwiek i klienci to widzą. Stworzymy nową sferę komfortu dla naszych klientów. I nasi klienci będą mogli na nas liczyć. Przede wszystkim będziemy edukować członków klubu z tej strefy korzyści płynących z aktywności oraz sprawności fizycznej. Nasza branża zmieni się wizerunek, o którym już mówiłam, że staniemy się przede wszystkim ekspertami do spraw zdrowia i dbałości o kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Powinniśmy wykorzystać sytuację, która była podczas zamknięcia i obudzić naszych klientów, którzy zostali w online albo w ogóle nie przeszli do online'u i przywołać ich, spróbować ich ściągnąć na nowo do klubu, przetransferować ich z online'u ewentualnie, jeżeli oczywiście mamy dane tych klientów do nas do klubu, dać na przykład tygodniowe zaproszenie do klubu. Poza tym będziemy na nowo musieli zbudować nawyki treningowe i żywieniowe naszych klientów. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to stworzenie na nowo albo rozbudowanie naszego community. A co za tym idzie, że jeżeli dobrze się na tym pochylimy i dobrze odrobimy pracę domową, to nasz współczynnik Net Promoter Score, czyli ten, na ile nasi klienci są w stanie nas polecać, będzie dość wysoki, czyli będziemy mieli bardzo dużą ilość promotorów naszej marki, czyli naszych ambasadorów. Ale żeby to się wszystko stało, musi być zespół, czyli muszą być superbohaterowie, którzy będą razem pracowali, przychwytywali klienta, informowali siebie nawzajem, czyli powinniśmy stworzyć drogę, taką mapę poruszania się naszego klienta po naszym klubie i powinniśmy z rąk do rąk, jak piłeczkę, żonglować tym klientem, tak żeby on czuł się zaopiekowany, nie pozostawiony sam sobie. I na tym powinno nam, słuchajcie, zależeć. Słuchajcie, nasza rola w tym wszystkim jest kluczowa, ponieważ my jesteśmy emocjonalnie, jak i nasi klienci ze sobą jesteśmy połączeni, to my integrujemy grupy, to my ich motywujemy do pracy, to my wielokrotnie znamy wiele szczegółów z ich życia, dlatego ci klienci czują się emocjonalnie z nami zżyci. My będziemy odpowiedzialni w większości za budowę grupy i utrzymanie jej, czy to online'owo, czy offline'owo. To, co mówiłam, będzie nie tyle ważna frekwencja, co retencja, czyli czy ten klient do nas wraca stale, nie tylko pojedyncze wejście i będzie tak, i ten klient będzie znikał, tylko będzie nam zależało na tym, żeby budować grupę i budować przede wszystkim stałość i utrzymywanie częstotliwości treningowej, żeby przede wszystkim ten członek klubu się zaangażował w życie klubu. Co więcej, powinniśmy wdrażać standardy naszej pracy i je przestrzegać, i przestrzegać również reżimu sanitarnego, bo będziemy budować markę w mediach społecznościowych. To będzie nasze takie wsparcie, tak, w lojalizowaniu naszych klientów. Powinniśmy dotrzymywać obietnice, że jeżeli coś obiecujemy, to powinniśmy to spełniać.
I słuchajcie, to co będzie bardzo istotne, to przede wszystkim te umiejętności miękkie, czyli łatwość i też łatwość występowania przed kamerą w kontekście online'u, tak? Nie każdy instruktor będzie się do tego nadawał. Słuchajcie, na szybkiego chciałabym przywołać Wam badanie, już je przywoływałam i zapewne jeszcze inni prelegenci również, dotyczące kompetencji, tego jak, na co zwracają nasi klienci uwagę. To są przede wszystkim dydaktyka, technika, bezpieczeństwo, bycie animatorem, wykształcenie, kreatywność, kultura osobista i sprawność fizyczna. Słuchajcie, patrząc na ranking osoby początkującej, bardziej zaawansowanej, najważniejsze dla tych osób jest bycie animatorem, mieć dobrą technikę i być dobrym nauczycielem. I teraz instruktor fitness, tak jak wspominałam, powinien być dobrym animatorem, czyli my zabawiamy naszych klientów na zajęciach. Ja mam czasami takie wrażenie, że jestem trochę takim klaunem na tych zajęciach. Przed kamerą to było jeszcze bardziej widoczne i pewno Wy też to widzieliście, że musieliście naprawdę stawać na rzęsach, żeby tych klientów zadowolić, zaskakiwać ich przede wszystkim, właśnie dawać im ten efekt wow, nie tylko w online, ale również w offline. Ten efekt wow choćby może być poprzez różnorodność treningową, ale także różnego rodzaju wyzwania, zabawy, gry, które możecie organizować. Będzie bardzo ważne, żeby mieć rozwinięte cechy psychofizyczne, żeby tego klienta zrozumieć, żeby móc go wesprzeć bardzo często psychicznie. Istotne jest bycie życzliwym, ciepłym, uśmiechniętym, pełnym radości, optymizmu, takim wiecie, mocno angażującym tych ludzi, ale żeby ten optymizm, który mamy w sobie, żeby przekładał się na tych ludzi. Słuchajcie, to są zdjęcia z okresu pandemii, gdzie stawaliśmy właśnie na rzęsach, żeby tych naszych klientów zabawić, zaskoczyć, żeby oni mieli fun. Ale bardzo istotne też będzie budowanie marki online, czyli wszelkie media społecznościowe. Oczywiście od Was będzie zależało, które narzędzie wybierzecie, bo to będzie też zależało od grupy docelowej, jaką macie, bo nie każda grupa będzie na każdym kanale mediów społecznościowych. Ale pamiętajcie proszę, że musicie być we wszystkich działaniach bardzo spójni, autentyczni. Dawać usługę spersonalizowaną, być wiarygodnym, zachować pewną regularność w publikowaniu kontentu. Ten kontent powinien być przede wszystkim również wiarygodny, ale wartościowy dla ludzi, bo w dobie bardzo dużej ilości informacji ludzie mają problem z wyborem tego, co jest po prostu potrzebne, dobre jakościowo, wiarygodne i użyteczne. Również bardzo istotny będzie sposób komunikowania, w jaki się komunikujemy. To będzie jeszcze bardziej ważne właśnie w online niż w offline. No i co najważniejsze jest, to tak naprawdę inspirowanie swoich podopiecznych do zmiany, ponieważ jeżeli będziemy ich inspirować do działania i do zmiany, wówczas ta zmiana jest bardzo duża szansa, że wejdzie na stałe do życia naszych klientów. No i przede wszystkim budowanie relacji. Słuchajcie, więc wchodząc w temat budowania relacji, chciałabym pokazać Wam, co mówią w ogóle klienci, jak patrzą na nas, kto jest właśnie dla nich tym doskonałym instruktorem, czego oni oczekują. Zwróćcie, że właśnie uśmiech, tak, bycie dobrym technicznie, muzyka, zwracanie się po imieniu, bycie życzliwym, takim autentycznym do ludzi, też profesjonalnym bardzo, tak, że ten trening jest urozmaicony. Tutaj jedna z klientek przywołuje, że różnorodność ćwiczeń, tak? Dla niej ważny jest też wygląd instruktora, pozytywne nastawienie, punktualność. Jeśli chodzi o komunikację, to budowanie w ogóle relacji, to przede wszystkim to, co już wcześniej mówiłam, to będzie ta komunikatywność nasza, ta otwartość do ludzi, pytanie ich, naszych klientów, czy przywitanie się na początku każdych zajęć, zapytanie się, co u nich słychać, czy wszystko jest u nich w porządku, jak minął im weekend, tak, kto jest pierwszy raz na zajęciach, podejście, przedstawienie się, zapytanie się, czy są jakieś problemy, czy o których powinienem bądź powinnam wiedzieć, które dyskwalifikują
modyfikując pewnych ćwiczeń, dawanie alternatyw podczas treningu, zapytanie się, jak się trening podobał, czy można coś zmienić, czy są z siebie zadowoleni, czy są dumni, czy są usatysfakcjonowani, tak? Tworzenie tego efektu wow, o którym mówiliśmy. Również ta informacja zwrotna od klienta, czy klientowi się podobało. To będzie też wskazywało, czy my klienta słuchamy i czy tą informację zwrotną ewentualnie przekazujemy dalej, bo może się okazać, że jest brudno, że reżim sanitarny nie jest zachowywany, trzeba ten temat przesunąć dalej, tak, do menadżera, poinformować, co możemy teraz z tym dalej zrobić, żeby klient był zadowolony. Wszystkie elementy, które nas łączą, czyli dokładne poznawanie klienta, staranie się łączenia w ogóle klientów, żeby ci klienci też ze sobą przebywali, po to tylko, żeby właśnie rozmawiali, mieli te same problemy, mogli się nimi wymieniać, sobie nawzajem pomagać. No i przede wszystkim ta reguła też wzajemności i dobroci, czyli żebyśmy siebie nawzajem doceniali, chwalili, dziękowali. Czy dziękowaliście kiedykolwiek swoim klientom za to, że są, choćby właśnie tak publicznie na Facebooku? Proponuję to zrobić, jeżeli tego nie robicie. Ten nasz klient chce właśnie czuć się zaopiekowany, chce być ważny, bezpieczny, szczególnie teraz jest to bardzo istotne, ponieważ patrząc na piramidę Maslowa, czyli potrzeba bezpieczeństwa jest jako podstawa. Póki ona nie będzie spełniona, ten klient nasz nie wróci komfortowo. Słuchajcie, i ogólnie przechodząc do meritum, bo myślę, mam wrażenie, że mówię cały czas o meritum, ale takie mięso. Słuchajcie, w moim odczuciu mamy 12 tygodni. Ja podzieliłam w ogóle, dzielę rok na 12 tygodni i mamy tych tygodni 4 takie cykle, bym powiedziała, 12-tygodniowe i każdy ten cykl tak naprawdę jest oparty o cele. Tak? O cele, które rozliczamy sobie po 12 tygodniach, jest to dużo prostsze i prostsze do wyegzekwowania i do spełnienia. I podobnie działamy z klientem, co więcej, podobnie działa też klub fitness, bo mamy mniej więcej około 90 dni na zbudowanie nawyku treningowego, zainspirowanie naszego klienta do przychodzenia na trening. Jeżeli ten klient nie zostanie w tym czasie zainspirowany właśnie do treningu, nie rozkochamy go w sobie, on niestety od nas ucieknie. Dlatego chciałabym, żebyśmy zarażali entuzjazmem podczas naszych treningów, starali się, żeby poprawiać naszemu klientowi nastrój, żeby czuł się naładowany energetycznie wychodząc od nas zajęć. Fajna technika, o której już nie zdążę powiedzieć, ale tak zwanego doładowania 40-kami. Dzieliłam się u siebie na Facebooku, na fanpage'u jakiś czas temu. Proponuję do tego wrócić, jeżeli ktoś ma ochotę, chętnie z nim zrobię. Tylko do mnie napisać. Poprawa wzorców podczas tych 12 tygodni, zaopiekowanie się tym klientem, otoczenie go opieką na najwyższym poziomie, wspieranie go na każdym poziomie jego zmian, czyli na przykład poprawianie techniki, dawanie mu różnych materiałów edukacyjnych, również przypominanie mu o celach treningowych. Tu może być wsparcie związane z aplikacjami, również z SMS-ami czy z wiadomościami. Jeżeli macie taki, dość bym powiedziała, indywidualne podejście i kontakt z klientem, żebyście też go w ten sposób mogli wspierać. Również można wykonywać w tym czasie pomiary masy składu ciała. Natomiast różnego rodzaju zdjęcia, to, co z własnego doświadczenia sugeruję, być zawsze przygotowanym na zajęcia, ponieważ jeżeli jest stres automatycznie lub sytuacje, które są nieprzewidywalne, powodują wybicie nas, tak? I jeżeli mamy nawet położenie kartki na podłodze, czy tam, gdzie jest sprzęt grający, jest niczym zawstydzającym, wprost przeciwnie, daje to sygnał, że my jesteśmy przygotowani do zajęć. Chciałabym, żebyście słuchali swoich klientów, jak najwięcej z nimi rozmawiali, a przede wszystkim zadawali pytania i słuchali. No i co? Przypominajcie również klientom o treningach, tak? Czy kiedy będą, zadawajcie pytania. Co więcej, starajcie się ich dopieszczać. Dajcie im poczucie, że są wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju.
z naszej strony to, co możemy zrobić, to starać się, żeby te treningi były mocno zindywidualizowane, żeby były jak na najwyższym poziomie, tak? Żebyśmy urozmaicali te zajęcia, dobierali różnorodny sprzęt, dawali rady, co zrobić w jakim momencie, dawać alternatywy. Jeżeli potrzebuje ten klient pomocy po zajęciach, udzielcie tej pomocy, porozmawiajcie, wysłuchajcie go. Starajcie się mieć wyjątkowe do niego podejście, mocno zindywidualizowane, spersonalizowane. Ja bardzo zwracam w swojej pracy na to uwagę i jestem mocno wyczulona. Jeżeli ktokolwiek do mnie przychodzi, to staram się dać całą siebie, całe serce, po to tylko, żeby tej osobie pomóc. Starajcie się również, na przykład proponujcie również, jeżeli klient przychodzi do nas, że mówi, że coś mu nie pasuje w grafiku, oczywiście zapytajcie się, jakie ma sugestie i jakie ma też oczekiwania, przekazujcie to dalej, dawajcie feedback menadżerowi, wychodźcie również z różnymi propozycjami w stosunku również też do menadżerów. Pytajcie też klientów, jakie zajęcia chcieliby, tak? Na jaką partię chcieliby ćwiczyć na danym treningu, tak? Możecie zrobić zajawki treningowe również na Facebooku. No i okazujcie cały czas profesjonalizm. Dawajcie różne możliwości. Starajcie się nagradzać lojalność klientów, tak? Rozpisujcie programy treningowe, dawajcie konsultacje, dawajcie wskazówki, czy to wskazówki dotyczące odżywiania, czy też techniki. Jeżeli macie możliwość dzielenia się zniżkami sportowymi, to też przy programach lojalnościowych możecie to mieć i dawać, tak? Co do ćwiczeń już Wam powiedziałam. Bądźcie otwarci na drugiego człowieka. Nie starajcie się tworzyć bariery. Co więcej, doceniajcie klienta, to chwalcie go za postępy. Mówcie, że zauważacie to, tak jak ja powiedziałam o spadku wagi, tak? O tym, że coś się dajmy zmieniło, poklepcie po ramieniu, pogratulujcie, dajcie cześć. Co więcej, budujcie również aktywnie grafik zajęć, czyli pytajcie swoich klientów, na jakie zajęcia chcieli być. Próbujcie swoim też menadżerom dawać wskazówki, tak? Te grafiki powinny być mocno spójne i warto mieć na uwadze, że klienci jak budują swoją rutynę treningową, to często jest tak, że ćwiczą na przykład we wtorki i czwartki i fajnie byłoby również mieć w te dni o tych samych godzinach treningi razem z nimi. Co więcej, wszelkie eventy, które są w klubach, będą budowały nam lojalność, będą nam budowały też relacje, bo na tym nam będzie bardzo zależało i co więcej, będą przesuwały naszych tych klientów, którzy są na tych wydarzeniach, do nas na zajęcia. Tak, wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia, wykłady temu też będą służyły, żeby tych klientów inspirować i przede wszystkim zachęcać do zmiany nawyków, do zmiany w sobie, tak? Będą pomagały również do osiągania celu, z którym oni do nas przychodzą. Każdy z tych klientów przychodzi w różnym celu do nas, przede wszystkim przychodzi też po to, żebyśmy rozwiązywali ich problemy, których powinniśmy rozwiązywać, pomagać rozwiązać, inspirować. Wszelkiego rodzaju zawody, wyzwania, grywalizacje, konkursy, które będą przede wszystkim utrzymywały motywację, która po pewnym czasie, warto na to nadmienić, spada. Zachęcajcie również klientów do robienia sobie zdjęć, te zdjęcia, żeby szerowali, żeby oznaczali siebie, jak wy również szerujecie, żeby oni się oznaczali, komentowali, udostępniali. Wspierajcie się również w budowaniu nawyków różnymi aplikacjami Fitbit czy Endomondo. Możecie robić różnego rodzaju challenge na poziomie ilości kroków czy ilości spalonych kalorii. Tutaj są moje przykłady różnych moich aktywacji z moimi klientami, ale ja również właśnie prowadzę treningi outdoorowe, czy również taką aktywację w postaci treningowej środy. Wszelkie zajęcia tematyczne wprowadzajcie, typu mogą to być zajęcia biegowe, stretchingi, mobility, to może być kurs również dla początkujący jogi, to może być kurs szpagatu, nowy rok, nowa ja, metamorfozy, 90 dni do lata, to wspólne wszelkiego rodzaju wypady, czy to na kajaki, czy to rowery, to może być również spływ kajakowy.
różnego rodzaju akcje charytatywne. Dzięki temu też budujemy świadomość marki, że takie działania trochę CSR-owe to są. Angażujemy naszych wówczas członków, ale na poziomie wartości, tak? Czyli troszeczkę głębiej zaczynamy już wchodzić. Zachęcam Was do tworzenia kontentu, czy to e-booki, poradniki, artykuły wszelkiej maści, newslettery. Jeżeli macie kontakt z klientem, to starajcie się personalizować właśnie SMS-y, maile, wiadomości w Messengerze, tak żeby ten klient czuł się wyjątkowy, ważny dla Was. Pytajcie klientów, jak się czują po zajęciach. Co więcej, ja osobiście zawsze przebieram się z klientami w szatni. Dzięki temu tworzę jeszcze dodatkowy taki element budujący relacje i rozmowy z nimi. I to są takie, bym powiedziała, już wtedy nieformalne relacje. Zachęcajcie również swoich klientów ewentualnie, których macie online'owo, do przychodzenia do klubów. Nie wszyscy instruktorzy, z tego co wiem, też poinformowali swoich klientów, że wrócili do klubów. Pomóżcie swoim klubom właśnie w odzyskaniu klientów, tak? Bardzo fajną ideą jest, żeby też zaproponować tym ludziom, którzy ewentualnie nie ćwiczyli w trakcie pandemii, ewentualnie lockdownu, ewentualnie po, którzy byli w online, żeby zrobili przegląd swojego zdrowia, czyli można w klubie zorganizować właśnie taki tygodniowy przegląd zdrowia i zobaczenie, jak ci klienci się mają i zrobić im taką plan treningowy na najbliższe 3 miesiące z opracowaniem specjalnej oferty. Słuchajcie, no i stosujemy przede wszystkim standardy pracy, tak? Czyli wcześniej jesteśmy na zajęciach, witamy wszystkich klientów. Widziałam wielokrotnie, ja to też kilka razy stosowałam, że w drzwiach witam klienta, podaję dłoń, witam, to samo żegnam i przedstawiam się. Słuchajcie, przygotowujcie sprzęt, tak? Starajcie się nie faworyzować klientów, dbajcie również o zastępstwa, informujcie, zachęcajcie również swoich klientów do przychodzenia na zastępstwa, tak? To powinny być zastępstwa dobrej jakości, sprawdzone. No i działajcie w mediach społecznościowych, tak? Oznaczajcie również klub, wrzucajcie informacje, dawajcie również odnośniki do klubu. Więcej przeczytacie sobie odnośnie standardów pracy. To jest przykładowy standard z jednego z klubów, więc bardzo chętnie się z Wami nim podzielę, tak żebyście zobaczyli, jeżeli go nie macie albo chcecie swój własny opracować w swoich własnych studiach, to bardzo chętnie się tym podzielę. No i słuchajcie, budowa marki instruktora to jest kolejny taki element, który będzie wspierał budowę frekwencji. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby instruktor, acz wiem, że tacy są, którzy nie mają swojego konta, czy to na Facebooku, czy w ogóle w mediach społecznościowych. Słuchajcie, silna marka instruktora fitness to jest marka, której, czy takiego instruktora ciężko jest zastąpić, tak? Ludzie wtedy dużo chętniej do nas przychodzą, bo nas znają. Widzą, patrzą na nas, na naszą ludzką twarz. Mają możliwość nas rekomendowania, polecania. Słuchajcie, pędzę tak, że język mi się zaczyna plątać. Słuchajcie, wtedy również klienci rzadziej od nas odchodzą, częściej, chętniej do nas wracają, są w stanie z nami, do nas napisać choćby wiadomość, o, widzieliśmy, że prowadzisz na przykład trening, wróciłaś do klubu. To czas najwyższy też wrócę w takim razie, bo lubię do Ciebie na zajęcia przychodzić. Silna marka to też taka marka instruktora, który jest nakierowany na to, w czym Ci mogę pomóc, tak? Na rozwiązywanie problemów. Poza tym silna marka instruktora pomaga w zmianie, tak? Emanuje właśnie optymizmem, jest wrażliwa, szczera, wiarygodna, autentyczna, uważna. No i też ma zbudowaną sieć kontaktów, która dzisiaj jest na wagę złota. Słuchajcie, no i choćbyśmy nie wiem, jak mieli silną markę, ale jeżeli jej nie będziemy komunikowali, nie będziemy właśnie w ogóle w mediach społecznościowych, to nic tak naprawdę po tym, bo nie będziemy w stanie dotrzeć do naszej grupy docelowej. I teraz to, co mogę Wam polecić, to zbudowanie swojej własnej strony internetowej, bardzo prostej, gdzie będziecie również mieli podpięty Google Analytics, czyli całe SEO, i będziecie mogli również
robić kampanie w internecie. Również wszelkiego rodzaju social media typu Facebook, tak? Tutaj są przykłady postów, które będą najbardziej angażujące. To będzie przede wszystkim wideo, zdjęcie, sam post bez zdjęcia, później link, jak jest przede wszystkim pozycjonowany przez Facebooka. Słuchajcie, tutaj wrzucam Wam również takie kontentowe wskazówki, to co możecie wrzucać. To co z nowości, to bardzo, bardzo fajną rzeczą jest to, że można już prowadzić też treningi, bym nawet powiedziała, na Facebooku, czyli jest taka a la Zoom zrobione na Facebooku. Nagrywajcie filmiki, wrzucajcie to wszystko na Facebooka, dawajcie wskazówki. Myślę, że większość z Was ma to doskonale opracowane. Chwalcie się również sukcesami, wspierajcie również w social mediach swoje kluby, w których pracujecie. Słuchajcie, posty, które wrzucacie, żeby przede wszystkim były użyteczne i wartościowe dla Waszych klientów. Pamiętajcie proszę o tym też, że na Facebooku post żyje mniej więcej 3-4 godziny, a nawet w moim odczuciu dużo mniej. Jeżeli nie ma od razu zaangażowania, Facebook daje jeszcze jedną szansę, ale niestety, jeżeli znowu nie ma, to tak naprawdę jakby tego posta w ogóle nie było. I to, co warto wiedzieć, to live'y w ogóle dużo bardziej są doceniane przez Facebooka niż wszelkie inne nasze aktywności. Tu wrzucam Wam również ciekawe narzędzia, z których ja korzystam, czy to przy robieniu zdjęć, czy przy i graficznej, i do w ogóle nakładania różnych filtrów, ale też pozyskiwania zdjęć ze stoku. No i co, jeśli chodzi o informowanie, to wtorek, czwartek o najważniejszych rzeczach. Instagram, przede wszystkim zdjęcia, obrazy, wideo. Zyskał, czy zawsze był bardzo, bardzo znaczącym narzędziem, ale teraz w dobie koronawirusa jeszcze ma większe znaczenie i przede wszystkim jest nastawiony na zaangażowanie i budowanie relacji z naszymi użytkownikami, naszymi potencjalnymi klientami. Zachęcam Was w ogóle do popatrzenia sobie na Agnieszkę Niedobylską, Burn It by Niedobylska. Super, fajnie się wypromowała, działa w mediach społecznościowych już, szczególnie na Instagramie od stycznia i naprawdę niesamowite efekty, stworzyła swoją własną platformę treningową. Co więcej, wygrała na konkurs na trenera online. Poobserwujcie ją, świetną robotę dziewczyna robi. Myślę, że korzysta z pomocy jakiejś albo agencji, albo osoby, która jest za sprzedaż w internecie odpowiedzialna, ale warto ją śledzić i widzieć to, co robi, bo świetną robotę dziewczyna wykonuje. YouTube, zachęcam, popatrzcie sobie właśnie The Body Coach TV, to, co zrobił i jak na znaczeniu zyskał, czy w kontekście koronawirusa i tego, co zrobił przede wszystkim dla dzieci. Kanał mocno niewykorzystany jeszcze przez nas, aczkolwiek już jest lepiej niż rok czy dwa lata temu. Słuchajcie, co więcej, o LinkedInie już Kasia przede mną mówiła. Zachęcam Was do założenia. Ja jeszcze raczkuję na LinkedInie, wrzucam bardziej treści moje eksperckie związane właśnie związane w ogóle stricte z branżą fitness. Nie używam go w kontekście w ogóle dotarcia do klienta indywidualnego, mojego klubowego czy treningowego, ale myślę, że dla Was to jest genialne narzędzie, jeżeli chcecie tam takich klientów zdobyć. I co więcej, słuchajcie, informujcie w mediach społecznościowych o wszelkich nowościach, o karnetach, o tym, co się u Was dzieje, żeby Wasi klienci byli z Wami na bieżąco. Dodatkowo, słuchajcie, już kończąc, bo już jestem u mety, u progu, chciałabym, żebyście przede wszystkim byli solidni w tym, co robicie. Jeżeli wkładacie serce, to wkładajcie je całość, całym sobą wchodźcie, tak? Bo ludzie to czują i to kupują, bo kupują Was jako ludzi, jako Was instruktorów, to jakimi po prostu jesteście. Bądźcie wierni przede wszystkim swoim zasadom, nie oszukujcie, nie grajcie kogoś, kim nie jesteście, bo to po prostu wyjdzie.
Polecajcie również zajęcia wśród swoich klientów, inne osoby z klubu, tak? Gdzie mogliby pójść, jak doradzacie, to powiedzcie, pójdź do tego i do tego instruktora. Świetnie prowadzi zajęcia, na pewno tam się odnajdziesz i jednocześnie przybliżycie to do osiągnięcia Twojego celu. Grajmy wszyscy do jednej bramki, jeśli mówimy o klub, tak? Bo nie mówię tutaj o markach osobistych instruktora, którzy postanowili grać na swoją własną, do swojej własnej bramki, ale myślę, że jeżeli decydujemy się na współpracę z klubem, to starajmy się naprawdę odzyskać klientów i żebyśmy naprawdę wrócili do dobrej sytuacji rentownej od września, października, listopada, pewno bardziej październik, listopad, żeby w nowym rokiem sytuacja była dużo lepsza niż jest obecnie. Słuchajcie, system motywacyjny, czyli premie, szkolenia, nagrody, czy one są ustalone z Wami, jak jesteście wynagradzani, czy jest to stawka godzinowa, czy stawka uzależniona od frekwencji. Będzie miało to również wpływ, jak grafik wygląda, tak? Czy jest dobrze ułożony, czy jest zgodny z oczekiwaniami i potrzebami naszej grupy docelowej. Również, czy mamy odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć. Jeżeli nie, to doszkólmy się, tak? Jeżeli mamy prowadzić zajęcia, to też bądźmy w tym dobrzy, tak? Nie każdy też z nas będzie się na przykład w zajęciach online'owych odnajdywał. Będzie również frekwencja zależała od tego, jak jesteśmy postrzegani przez naszych klientów podczas hospitalizacji, co wyjdzie, tak? Czy dostaniemy feedback od naszego menadżera, czy właściciela klubu i jaki będzie miał to oddźwięk, i co powie tajemniczy klient, czy mu się to podobało, czy też nie. Wyciągnijmy wnioski, spróbujmy nad tym popracować. No i też, czy mamy wsparcie, jeżeli jest słaba frekwencja od naszego menadżera, tak? Osoby, która jest nad nami, żeby nas wsparł na wypadek słabej frekwencji, jakie działania możemy podjąć, co możemy zrobić, żeby grupy utrzymać i je wzmocnić. No i słuchajcie, przede wszystkim budowa relacji z klientem, to jest długotrwały proces, który wymaga dużego zaangażowania i pracy po obu stronach. To nie jest tak, że tylko ja i klient pracuje, ale również cały klub i wszyscy pracujemy na sukces klubu, na sukces zajęć grupowych. Również recepcja, sprzedaż. No i słuchajcie, najlepszym, ten cytat najbardziej mi się podobał, najlepszym prognostykiem naszej przyszłości są nasze codzienne działania, czyli robić, robić, robić i jeszcze raz robić, słuchajcie. Słuchajcie, więc teraz ja mam do Was pytanie, bo pewno Edyta już będzie chciała za momencik mi przerwać. Chciałabym, żebyście napisali, jaki będzie Wasz pierwszy krok, żeby zwiększyć frekwencję u siebie na zajęciach. I kiedy to zrobicie? Gdybyście mi mogli to napisać, to byłabym niezmiernie Wam wdzięczna. A? Słuchajcie, i tak prawie już skończyłam, za co bardzo Wam dziękuję. Pewno jeszcze bym gadała i gadała, ale już jest mocno po czasie.